Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, październikowo, witam jesiennie, ale nade wszystko proszę Państwa, witam, jak Państwo na pewno domyślają się z racji tutaj figury Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, witam papiesko. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dzisiejszy dzień, dzisiejsza niedziela to jest tak zwana niedziela papieska, ale zanim o niej, to proszę zauważyć, jest dzisiaj 15 dzień tegoż miesiąca, a zatem dzisiaj imieniny obchodzą Pani Jadwigi i Panie Teresy. Składam najlepsze życzenia, wszystkiego najlepszego. Drogie solenizantki, niech Wasze patronki, Święta Jadwiga czy Święta Teresa, wypraszają dla Was to bardzo ważne błogosławieństwo, potrzebne w Waszym życiu jako kobiet, jako matek, jako ludzi, jako właśnie przede wszystkim dzisiejszych solenizantek. Przysłowie, jeżeli chodzi o Świętą Jadwigę, Święta Jadwiga, śniegu przydźwiga. No, w tym roku mamy jesień taką bardzo ciepłą, myślę, że ekonomiczną dla wielu, prawda, bo nie trzeba palić, a więc to naturalne ciepło wciąż jeszcze jest wykorzystywane. W każdym razie jest to właśnie przysłowie, które zapowiada, że zbliżamy się do zimy, że zbliżamy się do takiej właśnie pory roku, kiedy to pojawi się śnieg. Mamy taką nadzieję, ale tym razem jeszcze Święta Jadwiga troszeczkę, że tak powiem, może w swoich obowiązkach zaniedba się, oby uczyniła to jak najpóźniej, bo chcemy, żeby było jeszcze troszkę ciepło, chcemy, żeby właśnie to ciepło było ciepłem, które pozwoli na to, że będziemy się lepiej czuli. Kochani, no właśnie 15 października jest to Wigilia wyboru kardynała Wojtyły na papieża. Pamiętamy 16 października, rok pański 1978, wtedy właśnie kardynał Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II. Dzisiaj właśnie wspominamy ten wybór, dzisiaj modlimy się nie za niego, ale modlimy się do niego, bo jest święty, był najpierw błogosławionym, właśnie te etapy, dwa przeszedł te etapy i to w takim czasie bardzo szybkim, więc najpierw błogosławiony Jan Paweł II, a potem święty Jan Paweł II. Dlatego też, kochani, dzisiaj przez całą niedzielę z nadzieją wołajmy: święty Janie Pawle II, módl się za nami, święty Janie Pawle II, módl się za nami, święty Janie Pawle II, módl się za nami. No ale wracamy do dzisiejszego dnia, jak powiedziałem, jest to dzień papieski. Na czym polega właśnie ten dzień papieski? Jest to oczywiście dzień, kiedy naszemu wielkiemu rodakowi budujemy tak zwany żywy pomnik. Na czym polega właśnie budowa tego żywego pomnika? Jest to właśnie taka fundacja, dzieło nowego tysiąclecia i właśnie dzisiaj, jak będziemy w kościele, czy gdy byliśmy w kościele, to przed kościołami, a nawet na ulicach pojawią się wolontariusze, pojawi się młodzież z takimi specjalnymi skarbonkami i będą prosili o datek właśnie do tej skarbonki, taki datek można wrzucić i właśnie ten datek będzie przeznaczony na rzecz młodzieży uzdolnionej, młodzieży, która pochodzi z rodzin wielodzietnych, młodzieży wiejskiej, która też jest właśnie młodzieżą, której to rodzice, czy której to rodziny są ubogie. To właśnie nasze wsparcie, a to wsparcie pozwoli na to, że ci młodzi będą mogli kształcić się, będą mogli dalej się uczyć w szkole średniej, czy na studiach, a nawet także w szkołach podstawowych. Dlatego też zechciejmy to uczynić i z nadzieją, i z radością, że właśnie dzisiaj pomagamy właśnie tym ludziom młodym za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II i także w jaki sposób z jego polecenia, bo to on jest autorem właśnie czegoś takiego, bo to on właśnie kochał młodzież, to on tej młodzieży tak bardzo ufał i tak bardzo na młodzież liczył. Kochani, czyńmy to i jak powiedziałem, i z radością, i z nadzieją. Poza tym też warto wiedzieć, że właśnie ten dzisiejszy dzień ma swoje hasło, a to hasło brzmi następująco. Święty Jan Paweł II, cywilizacja życia. Jest to hasło właśnie przeznaczone na 33 dzień, bo to właśnie jest taki dzień papieski obchodzony w tym roku i w tę dzisiejszą niedzielę po raz 33. Właśnie to hasło jest takie bardzo wymowne, ponieważ mówi o cywilizacji życia, więc mówi o miłości do życia, tego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Mam nadzieję, że dzisiaj też warto nad tym się nieco zastanowić, jaka jest nasza właśnie relacja, jaki jest nasz stosunek do życia, czy my to życie szanujemy, swoje życie, innych życie, czy
czy my to życie kochamy, bo ono jest darem Bożym. Święty Jan Paweł II uczył nas, że właśnie to życie trzeba kochać ponad wszystko, bo jak powiedziałem, jest to dar pochodzący od samego Boga. Kochani, dzisiejsza niedziela jest 28 niedzielą zwykłą i gdy będziemy, że zgubiliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus przy powieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawi ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite, wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi, znieważyli je i pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swoje wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na roztajne drogi, zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakżeż tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Ono nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie go i wyrzućcie go na zewnątrz. W ciemności tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Kochani, no znowu przypowieść, podobnie jak w ubiegłą niedzielę, bardzo trudna, bardzo taka mocna w swoim przesłaniu, ale przypowieść, która mówi nam o tym, że my jesteśmy zaproszeni przez Chrystusa i tego zaproszenia nie możemy zlekceważyć, bo jeżeli my lekceważymy czyjeś zaproszenie, to znaczy świadczy o tym, że jesteśmy w stosunku tej osoby, która nas zaprasza, niekulturalni. To zaproszenie polega na tym, żeby właśnie z niego skorzystać. Chrystus nas zaprasza do siebie. Zechciejmy właśnie z tego zaproszenia korzystać. Jesteśmy w Kościele, czy będziemy w Kościele, czy byliśmy w Kościele, uczestniczymy we mszy świętej. To jest właśnie nasze skorzystanie z zaproszenia Chrystusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni i którzy pracujecie, a ja was pokrzewię. Każdy z nas jest obciążony, każdy z nas ma różnego rodzaju problemy. Idziemy do Niego, korzystamy z Jego zaproszenia po to, żeby On nas nie tylko pocieszył, ale żeby przede wszystkim nas pokrzepił. Właśnie tego pokrzepienia, kochani, w tę dzisiejszą niedzielę, niedzielę papieską, całym sercem sobie wzajemnie życzmy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy październikowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.